Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Brojantowski i razem z zespołem CortiVision zbudowaliśmy urządzenie do rejestracji aktywności mózgu. Brzmi to dosyć naukowo, ale w tej prezentacji postaram się odejść troszeczkę od naukowego żargonu i skupić się może na najbardziej popularno-naukowym wymiarze tego, co faktycznie robimy. A dlaczego jest to ciekawe? Pozwolę sobie postawić taką tezę, że ten świat, który nas otacza, w znacznie większym stopniu niż nam się wydaje, jednak jest sterowany mózgiem, który może troszkę gdzieś chowa się pod różnymi technologiami. Zapraszam! Zadajmy sobie najpierw pytanie, dlaczego w ogóle badamy mózg? I tutaj możemy wyszczególnić trzy obszary. Pierwszym z nich jest obszar stricte medyczny, a więc diagnostyka i leczenie chorób związanych z naszym mózgiem. Lub powodowanych przez niego. Drugi obszar to obszar stricte naukowy, czyli lepsze rozumienie przez nas tego, co dzieje się z naszym mózgiem i w jaki sposób wpływa on na nasze zachowanie. Dlaczego nasze relacje kształtują się w określony sposób, albo na przykład dlaczego metki promocyjne w supermarketach powinny mieć kolor czerwony. Trzeci obszar, obszar technologii, czerpie niejako z tych dwóch poprzednich po to, żeby budować. Nowe technologie, które czynią nasze życie wygodniejszym czy bezpieczniejszym. I tych technologii jest bardzo wiele, o wielu z nich często sobie na co dzień nie zdajemy sprawy. Pozwolę sobie tutaj wymienić chociażby sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe czy na przykład interfejsy neuronalne. No dobrze, wiemy już, dlaczego badamy mózg, ale jak to się dzieje? Tutaj tak naprawdę mamy trzy. Technologię, najpopularniejszą elektroencefalografię, która korzysta z bioelektrycznej czynności naszego mózgu. Być może kojarzycie Państwo takie zdjęcia osób z dziesiątkami kabelków przyczepionych do głowy, to właśnie jest EEG czyli wychwytywanie impulsów elektrycznych z aktywności naszego mózgu. Mamy też znacznie dokładniejszą technologię stosowaną przede wszystkim w szpitalach i zaawansowanych jednostkach naukowo-badawczych, czyli rezonans magnetyczny. Takie wielkie urządzenie, które zajmuje prawie cały pokój, ale daje też znacznie lepszej jakości obrazowanie tego, co się dzieje w naszym mózgu. Możemy sobie porównać, że gdyby EEG było takim paintem do obrazowania, Rezonans magnetyczny byłby ewidentnie Photoshopem. A pośrodku tego, jako kompromis między tymi technologiami, jest spektroskopia bliskiej podczerwieni. Dla mnie szczególnie ciekawa, bo właśnie w tej technologii zbudowaliśmy nasze urządzenie. To technologia, która wykorzystuje światło, dla którego nasza głowa jest przezroczysta. I w ten sposób, badając na krwi, możemy wnioskować o tym, jak aktywne są niektóre struktury naszego mózgu. Skoro już wiemy, jak to się dzieje, to jeszcze zastanówmy się, czym te technologie tak naprawdę się różnią i dlaczego ta technologia bliskiej podczerwieni jest szczególnie ciekawa. Możemy te różnice zaobserwować na trzech osiach, w trzech wymiarach. Jednym z nich jest tak zwana rozdzielczość czasowa, czyli to, jak często możemy pobierać próbki z informacją o stanie mózgu, jak często możemy wysyłać światełko, które wraca wewnątrz. Mózgu i z powrotem. Drugim e, wymiarem jest tak zwana rozdzielczość przestrzenna, czyli po prostu możliwość dostrzeżenia małych struktur. Jak bardzo małe struktury możemy dostrzec w tym obrazowaniu. I trzecim wymiarem jest mobilność tych urządzeń. Na ile badanie, które przeprowadzamy, może być w warunkach mobilnych, a na ile jest przeznaczone tylko do jednego, na przykład, pomieszczenia w szpitalu. I na tych wymiarach Oczywiście EEG plasuje się jako dość mobilny sprzęt, ale o znacznie mniejszej dokładności danych niż np. rezonans magnetyczny, który z kolei jest bardzo drogi i zajmuje całe pomieszczenie, przez co też jest dosyć mało dostępny dla powszechnego użytku. Pośrodku tych technologii znajduje się spektroskopia bliskiej podczerwieni, która dając mobilne możliwości prowadzenia badania nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale właśnie w tym rzeczywistym scenariuszu. Daje też znacznie dokładniejsze dane i daje wiele możliwości do połączenia jej z innymi technologiami. Jak to wygląda? Zapraszam Państwa do krótkiego filmu. To urządzenie, które przed chwilą zobaczyli Państwo na filmie, to czepek, który stworzyliśmy w CortiVision do rejestracji aktywności mózgu. I o ile możemy wykorzystać go do eksperymentów naukowych i badać to, jak reaguje mózg pacjenta, możemy tak samo podglądać sportowców w czasie treningu, obserwując na ile skupiają się na swoim treningu, jaka jest ich kondycja psychiczna. Podczas treningu możemy też rejestrować w tym samym czasie aktywność mózgową kilku osób, badając w ten sposób, w jaki sposób kształtują się relacje w grupie. Czy zachowanie jednej osoby wpływa bezpośrednio na inne, czy nie? To nadal informacja zwrotna dla samego użytkownika byłaby czymś bardzo interesującym, prawda? Jest to pewien element, którego nam brakuje w tej układance, by móc niejako trenować swój mózg. Gdybym chciał na przykład poprosić państwa o skupienie się w tej chwili. Co właściwie państwo zrobił? Czy są państwo świadomi tego, co trzeba zrobić, żeby się skupić? Gdybyśmy przenieśli się na siłownię i chciałbym powtórzyć to samo tylko prosząc, żebyśmy na przykład ćwiczyli biceps albo klatkę piersiową. Dokładnie wiemy, jakiego rodzaju ćwiczenia powinniśmy wykonywać, co więcej, z czasem efekty będą wręcz dostrzegalne. Jednak w przypadku naszego najcenniejszego mięśnia nie potrafimy już tego tak łatwo zrobić. Dlatego w ramach projektu europejskiego, dofinansowanego środków europejskich w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, postanowiliśmy stworzyć system, który zbiera bodźce użytkownika i prezentuje je w wirtualnej rzeczywistości, dając mu informację zwrotną o tym, co akurat robi jego mózg. Inaczej mówiąc, dostajemy informację o tym, jak Drenować naszą zdolność skupienia, selekcji informacji, czy wzmacniać funkcje uwagowe. Tak wygląda przyszłość, zarówno jeśli chodzi o kierunek rozwoju różnych technologii, jak i o samo badanie aktywności mózgu. Rozwiązania, które zyskują na popularności i są coraz bardziej doceniane przez naukowców, ale także ogólnie pojęty rynek, to rozwiązania, które bazują na jak największej mobilności. Jak największej uniwersalności, czyli możliwości szerokiego zastosowania tych technologii, i kompatybilności, czyli połączenia tych technologii także z innymi już istniejącymi technologiami. Na tym przykładzie, połączenie wirtualnej rzeczywistości i naszego czepka w technologii bliskiej podczerwieni daje możliwości stworzenia w pełni kontrolowanego środowiska testowego, czy dla celów naukowych, marketingowych, czy na przykład dla celów redukcji stresu pracowników i zadbania o ich zdrowie psychiczne, zwłaszcza w czasach pandemii. Bardzo państwu dziękuję i zapraszam do śledzenia tych fascynujących technologii związanych z badaniem aktywności mózgu i śledzenia oczywiście naszych działań w ramach CortiVision. Dziękuję państwu.